Pomimo, że pogoda nad Bałtykiem obecnie nie rozpieszcza, to jednak we wtorek 28 maja nabrzeże przy terminalu promowym Westerplatte przypominało trochę francuską Rivierę. Zacumował tam bowiem luksusowy 92-metrowy superjacht motorowy Mayan Queen 4, należący do meksykańskiego multimiliardera. Niestety miejsce jego postoju było niedostępne dla mediów. Udało nam się jedynie zarejestrować jego obecność z okolic bazy promowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Warto też wspomnieć, że jest to największa tego typu jednostka, jaka kiedykolwiek zawinęła do trójmiejskich portów.